Witam, jest pod budynku prokuratury rejonowej Łódź Bałty, ulica Ciesielska 7. Prokuratura ta spłodziła odpowiedź, tak zwaną odpowiedź na doniesienia o przestępstwach administratora Łaszczaka. Beata Jońca Pięta, asesor, odmawia wszczęcia postępowania przeciwko dokonującej przestępstw od wielu lat administratora AN Angra Grzegorza Łaszczaka. W doniesieniu podnosiłem o wieloletnim negatywnym działaniu, więc okradanie członków wspólnoty, na przykład przez robienie przeglądów instalacji gazowej co 3 miesiące zamiast co roku. Do tego się niestety pani prokurator nie ustosunkowała, nie wiadomo dlaczego. Nie mam kluczy do śmietnika, natomiast mam pełną opłatę za śmieci. Załączyłem oczywiście wyciąg z opłat, co prokurator podnosi. Natomiast zapomniała napisać, że jest to pełna opłata. Czyli w sposób celowy dokonuje manipulacji. Niezawiadomienie przez kilka lat o zebraniach członków wspólnoty mieszkaniowej, do tego się przyznała. Nie kontaktował się. No, duży eufemizm, bo kiedy próbowałem wejść, zapytać na przykład o stan płatności, kiedy miał box office, swój biuro w boksie motocyklowym przy Unii Oskiej, facet mnie zaatakował. Prokurator zmieniła to na nie kontaktował się. No, coś się prokurator niestety asesorowi w zasadzie w budce poplątało. Napiszę tu o załączeniu kserokopii informacji o miesięcznych opłatach. Jak wspomniałem, zapomniałem o czymś ważnym. Bełkocie czytam jakiś w zasadzie legalizmu, poprzepisywany z książek bez ładu, bez składu. Załączone komentarze, nie wiadomo w zasadzie do czego, nie mające związku z pismem. Podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego ma stanowić uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, czyli zawyżanie opłat za śmieci nie jest przestępstwem. Nie ma nawet podejrzenia. Ciekawe, dlaczego została skierowana sprawa na przykład do komornika o rzekome niepłacenie. No tu pani prokurator tego nie potrafi wyjaśnić. No, podobnie jak wszystkie inne pozostałe przestępstwa administratora Łaszczaka. To już wielokrotnie podnosiliśmy, jest to najbardziej skorumpowana prokuratura. W 2001 zabiła, doprowadzała do zabicia i brała czynny udział w handlu kobietami. Pewien Bułgar, ksywa Mustafa, sprowadził swoje panienki do Polski, przechowywał je i wywoził do bordeli niemieckich. Policja nie dla odległego komisariatu przy ulicy Ciesielskiej 7 raz uczciwie się zachowała, zrobiła nagranie. I okazuje się, że prokuratura rejonowa tak pięknie zamotała, że nie można było zrobić odmiejscowienia w języku bułgarskim. Nie ma pomocy prawnej według tej prokuratury. Ta prokuratura wynajęła studentkę, która miała, polską studentkę, która studiowała Sofii, użyła do tłumaczenia rosyjskich liter i to był powód do odwołania zeznań. Człowiek wyjechał na deport, po 3 miesiącach wrócił i dokończył i kontynuuje działalność. Nawet niedorozwinięte umysłowe dziecko wie, że po 10 latach pracy w worku albo w worku, albo w worku w lesie, albo w rzece, dziewczyna po 10 latach pracy w burdelu niemieckim kończy. Ci ludzie nie mają żadnego sumienia. Sądzę, że nadeszła chwila, by wyjaśnić niektóre wątpliwości, które was nurtowały w ciągu ostatnich dziesięcioleci. I dobrze, że zdajecie sobie sprawę z niektórych prawd, by wiedzieć, jak znaleźć się w nowym porządku świata, który zaczyna panować na Ziemi. Chcemy, żebyście byli w stanie w pełni zaangażować się w nasze nowe społeczeństwo. W końcu, gdy już to zrobicie, możecie tylko wygrać. Przede wszystkim, ważne, byście pojęli nasze niektóre cele, by móc ofiarnie współpracować. Nie waham się ostrzec was przed konsekwencjami w przypadku oporu. Na tych, którzy będą się opierać, mamy nasze sposoby.
Na tę chwilę chcę wam powiedzieć tylko jedno, bo jest już zbyt późno, by owijać w bawełnę. Dni, w których mogliśmy być jeszcze zatrzymani, należą już do przeszłości. Mamy pełną kontrolę nad ziemią, nad światem finansów, środkami propagandy. Jednym słowem, żaden naród czy potęga nie mogą nas zwyciężyć. Mamy oczy wszędzie, na każdym poziomie struktur rządowych wszystkich krajów świata. Wiemy, co się święci, bo mamy oczy i uszy szeroko otwarte. Tajemnice państwowe nie są dla nas tajemnicami. Wywołujemy konflikty na wszystkich poziomach. W ten sposób nikt nie wie, co naprawdę się dzieje. Pośród takiego zamieszania możemy posuwać się naprzód, realizując nasze plany bez przeszkód. Weźcie na przykład takiego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Konsekwentnie unika jakiejkolwiek kontroli nad swoją władzą, nikt nie może go zatrzymać. Kroczy swoją drogą, robiąc to, co chce. Robi dokładnie to, czego chcemy, bo wie, że w przeciwnym razie możemy go zmienić w okamgnieniu. Czy nie jest to błyskotliwa strategia? Nie możecie zaciągnąć nas przed sąd, bo nas nie widzicie. A i tak także sądy są na naszych usługach. Kontrolujemy wszystko, a wy nie wiecie, kogo atakować. Muszę wyznać, że ta ukryta władza jest wspaniale zorganizowana, bez precedensu w historii świata. To takie wspaniałe. Za pośrednictwem naszych mediów mówimy wam to, co chcemy, byście robili. I robicie to błyskawicznie. Możemy wysłać wojska amerykańskie czy europejskie, gdzie chcemy, kiedy chcemy i w takich celach, jak chcemy. A wy posłusznie wykonujecie nasze zadania. Jakich jeszcze chcecie dowodów? Możemy sprawić, że umieracie z chęci zostawienia waszego domu i rodziny, by wyruszyć na wojnę na każde nasze skinienie. Starczy powiedzieć wam jakakolwiek głupotę ustami waszego prezydenta lub napisać to w gazecie i możemy rzucić was, gdzie nam się podoba. Nie możecie zrobić nic innego niż to, co wam każemy zrobić. Wasz nieistotny opór. Jeśli ktoś przeciwstawia się, to mamy środki, by przedstawić go śmiesznym i żałosnym. Bawi nas demonstrowanie światu, jak bezsensowny jest każdy opór. Widzicie, cokolwiek chcecie zrobić, to potrzebujecie pieniędzy. Jeśli nie jesteście w stanie zapłacić podatku gruntowego, to my zabieramy pole i sprzedajemy temu, co może zapłacić. A za pieniądze z podatków indoktrynujemy wasze dzieci. W szkołach publicznych, które w tym celu stworzyliśmy. Chcemy, by rośli dobrze wytresowani do naszego sposobu myślenia. Wasze dzieci nauczą się tego, czego chcemy, by się nauczyły, a wy zapłacicie za to z waszych podatków. Zebrane pieniądze są używane także do realizacji innych projektów, które przychodzą nam na myśl. Możecie mieć wątpliwości, czy mamy naprawdę kontrolę nad waszymi dziećmi, lecz prędko zorientujecie się, że naprawdę ją mamy. Możemy powiedzieć, że molestujecie wasze dzieci, dając im klapsa, i zabrać je wam. Jeśli nie poddadzą się indoktrynacji szkolnej, to możemy oskarżyć was o zaniedbanie i też zabrać. Wasze dzieci nie są wasze, są nasze. Musicie szczepić je i w tym celu prowadzić je do naszych szpitali, w przeciwnym razie odbierzemy je wam. Wy to wiecie i my to wiemy. Ostatnio nasz niezmierzony geniusz Lucyfer spłodził następną wielką rzecz. Do tej pory produkowaliśmy leki dla ludzi chorych. Teraz na skalę globalną sprzedajemy leki dla ludzi zdrowych, które nazywamy szczepionkami pandemicznymi. Nie musimy martwić się o ich skuteczność. I tak płacą rządy z waszych podatków. Jeśli będą szkodzić zamiast leczyć, tym lepiej dla nas. Dzięki naszemu handlowi elektronicznemu jesteśmy w stanie widzieć, gdzie jesteście, co kupujecie i ile kupujecie. Jak myślicie, skąd bierzemy co miesiąc informacje do naszych statystyk finansowych? Poprzez internet możemy dowiedzieć się, co myślicie i co mówicie. Dopóki robicie to, co chcemy, nie interesuje nas w szczególny sposób, co myślicie. Wasze myśli i tak nie mają sensu. Lecz jeśli myślicie, że macie jakąś przyszłość, albo poczujemy, że możecie narazić na niebezpieczeństwo nasze plany, to mamy sposoby, by zająć się wami. Mamy cały zasób oszczerstw, by wciągnąć was w pułapkę. Możemy postawić was przed sądem na tak długo, że nigdy się z tego nie wyplączecie. Pod jakimkolwiek pozorem możemy pozbawić was waszych dochodów.
z waszych podatków możemy opłacić adwokatów, a wy nie macie do dyspozycji takiej kupy pieniędzy. Wiemy, jak was podzielić i skłócić. Nie niszczyliśmy już rządów innych państw dzięki waszym pieniądzom. Myślicie, że wasze mizerne dochody mogą nam zagrozić? Wasze nieistotne organizacje. Możecie dać się wciągnąć do organizacji, dzięki którym macie nadzieję uwolnić się. Szukacie sposobu, by to zrobić. Ale wy nie możecie się uwolnić. My dajemy benzynę do waszych aut i możemy pozbawić was jej, kiedy chcemy. Pod jakimkolwiek pretekstem. A co się stanie, jak zostaniecie bez samochodu? My dajemy wam pieniądze, których używacie. Jeśli przyjdzie nam ochota, możemy zablokować obrót pieniądza i sprowokować totalny krach. A potem ustami waszego prezydenta zakomunikować, że banknoty są już bez wartości i wprowadzić nowe. I momentalnie wasze oszczędności znikną. A możecie obyć się bez jedzenia? Jeśli to potrzebne, możemy wywołać strajk kierowców ciężarówek i zablokować dostawy do waszego ulubionego sklepu. W jaki sposób chcecie nas pokonać? Mówicie, że możecie nazbierać złotych monet, by zawsze mieć za co kupować w razie krachu. Możemy wprowadzić prawo zabraniające posiadanie złota, jak już to robiliśmy w przeszłości. Jeśli odkryjemy, że ktoś ma, po prostu skonfiskujemy i wsadzimy do więzienia za złamanie prawa. A w więzieniu będziecie pracować w naszych więziennych zakładach. Możemy wprowadzić prawo zabraniające uprawy ogródka i wymyślić jakiś naukowy powód, dla którego będziecie musieli kupować tylko naszą żywność. Jeśli ktoś zobaczy, jak uprawiacie ziemniaki, zadenuncjuje was. O, głupi nacjonaliści, nie ma ucieczki przed nami, bo dużo wcześniej niż się urodziliście, przygotowaliśmy się, by was zniewolić. Wasi nauczyciele i wasi ministrowie kształtowali wasze umysły przez pokolenia. Nie możecie nam zaszkodzić, znaleźć nas czy nawet tylko zrozumieć, do kogo jesteśmy podobni. Daję wam tylko kilka przykładów, żebyście zrozumieli. I jeśli macie choć odrobinę zdrowego rozsądku, nie zostaje wam nic innego, jak podporządkować się naszym rozkazom. Wasze kontrolowane umysły. To my poruszamy Hollywood. Filmy takie jak Terminator czy Harry Potter i jeszcze wiele innych zostały stworzone, byście myśleli tak, jak my chcemy. Przyzwyczailiśmy was do uwielbiania przemocy w taki sposób, że gdy wyślemy was, byście zabijali, zrobicie to bez zastanowienia. Stworzyliśmy brutalne gry wideo, by przygotować wasze młode umysły do przemocy. Star Trek i inne podobne seriale przyzwyczaiły was do nowych norm międzynarodowych. Myśleliście, że to rozrywka, a my po prostu tresowaliśmy was. W każdym razie dopięliśmy swego. Seks i przemoc są naszymi najlepszymi sprzymierzeńcami, by zwiększyć naszą przewagę. Ludzie nie chcą odmówić sobie własnej dawki seksu, a my dajemy im to. W ten sposób odwracamy ich uwagę i pozbawiamy chęci zajmowania się sprawami naprawdę ważnymi, które pozostają w naszych rękach. Wybaczcie, że kpię z waszego systemu wartości, ale to już przeżytek. Czy nie zdajecie sobie sprawy, że wasze nikomu niepotrzebne wolności nic już nie znaczą? Usuwamy prezydentów, gdy tylko chcemy. Politycy zostają na swoich miejscach tak długo, jak nie uznamy, że należy zastąpić ich innymi. Przedstawiamy wam ich, a wy głosujecie na nich. W ten sposób dajemy wam bezużyteczne prawo głosu, byście mogli łudzić się, że wybraliście waszego prezydenta. Używamy narody do celów, które uważamy za słuszne. Wiedzą, że muszą być posłuszne. Na szczęście, napotkaliśmy pewien opór, jak Saddam Hussein czy Slobodan Milosevic. Przydali się, by pokazać liderom światowym, co możemy zrobić, jeśli nie będą posłuszni. Chwała należy się tylko tym, którzy przysłużą się naszej sprawie. Wasz głupi opór przeciwko naszej dominacji. Niektórzy z was myśleli, że mogą nas powstrzymać, podkładając bomby w metrze czy jakimś budynku rządowym. Proste zwierzęta. Jak mogliście nam zaszkodzić? Wszystko, co osiągnęliście, to następne powody, by usprawiedliwić nowe kontrole i bariery między społeczeństwami. Jesteśmy szczęśliwi, jak wysadzicie coś w powietrze.
Dajecie powody, by wprowadzać nowe prawa przeciwko wszystkiemu temu, co mogłoby pomóc wam uwolnić się od nas. Jeśli by od czasu do czasu nie wyleciało coś w powietrze, nie mielibyśmy pretekstów, by otoczyć was nowymi barierami. Nie zdajecie sobie sprawy, że opór jest niemożliwy? Naszym królestwem jest królestwo pieniądza. Spójrzcie, jaka ironia. Daliśmy wam kawałki papieru albo jakiś numer w komputerze, który nazwaliśmy pieniądzem. Nie jest poparty niczym i zabezpieczony niczym, oprócz naszego słowa. Kreujemy go z niczego, drukujemy, emitujemy i określamy jego wartość. Wszystko, co dotyczy pieniądza, jest w naszych rękach. Pomyślcie, co możecie nam zrobić bez pieniędzy? Jeśli stawicie opór, możemy anulować wasz kredyt i zamrozić wasze środki. Wasza gotówka może być łatwo skonfiskowana. Stworzyliśmy tyle reguł, według których żyjecie, że nie możecie obejść się bez pieniędzy. Nasze niezgłębione tajemnice. Nasza wojna w Serbii miała różne podłoża, ale nie chcemy o nich mówić otwarcie. Pozostawmy to gadającym głowom w telewizji. Wygadują same głupstwa, więc i tak nie dojdą do sedna. Przede wszystkim, Kosowo posiada bogactwa naturalne, nad którymi musimy mieć pełną kontrolę. Ma uran. A uran jest bardzo potrzebny naszemu reżimowi. W ten sposób możemy trzymać od niego z daleka naszych potencjalnych wrogów. Milosewicz nie chciał oddać w nasze ręce tych darów bożych. Więc uczyniliśmy jego życie nieznośnym, aż do upadku. Po wojnie nie okazał skruchy, więc postawiliśmy go przed Międzynarodowym Trybunałem zajmującym się zbrodniarzami wojennymi. Nie wydaje wam się to genialne? Wojna polega na odłożeniu na bok wszystkich reguł. Jedyna prawdziwa zbrodnia wojenna to wystąpić przeciwko nam. Czy Mandela nie był terrorystą podkładającym bomby zabijające jego wrogów? A uczyniliśmy go bohaterem. Gdy prowadzimy wojnę, nie respektujemy żadnych reguł, robimy to, co chcemy, jak chcemy i gdzie chcemy. Możemy zagłodzić całe narody, zabijać cywili i popełniać okrucieństwa, za które postawimy przed sądem naszych wrogów. Zwycięstwo nad Jugosławią było nieocenione. Upokorzyliśmy ten dumny naród tak, jak możemy zrobić to z każdym innym. Spójrzcie, zbombardowaliśmy Serbię i Kosowo. Zatruliśmy ich rzeki i strumienie. Zniszczyliśmy ich sieci przesyłowe, wywołując głęboki kryzys. I jeszcze mieliśmy przebłysk geniuszu, by zrzucić całą winę na Milosewicza. A potem był Saddam z całą swoją bronią masowego rażenia. Złego można znaleźć wszędzie, a my ponadto możemy go stworzyć za każdym razem, gdy tylko jest potrzebny. Zwykle nie lubię żartować, ale od czasu do czasu muszę ukrywać uśmieszek, gdy widzę, jakie totalne bzdury jesteście w stanie zaakceptować. A potem dziwicie się, że światowi liderzy drżą na nasz widok. Wiedzą, że nie mają żadnej innej władzy, poza tą, którą im damy. Nie obawiamy się Rosji i Chin, bo mamy całkowitą kontrolę nad ich systemami. Chiny wiedzą doskonale, że jednym pociągnięciem pióra możemy zamrozić ich kapitały i firmy w Ameryce. Chcemy, byście byli częścią systemu. Gdy kupujecie dom, to nie tylko inkasujemy podatek od kupna, używając go do naszych celów, lecz zwiększamy także nasze przychody odsetki od kredytu. Wasz dom kosztuje was dwa razy więcej. Nie chcemy, byście byli wolni. Oto dlaczego tak to wszystko urządziliśmy. Jesteście naszą własnością. Do szczęścia potrzebujecie naszych pieniędzy, naszych rozrywek, naszego paliwa i naszych usług. Jeśli nie będziecie mogli ich mieć, poczujecie się oszukani. I właśnie dlatego waszym przeznaczeniem jest służba dla